Querida Amazonia, umiłowana Amazonia, ukochana Amazonia, marzenia papieża o Amazonii i o całym kościele. Dziś będziemy dyskutować o adhortacji papieskiej najnowszym papieskim dokumencie. Ja nazywam się Karol Kleczka, a rozmawiam z ojcem Jaskiem Siepsiakiem, Jezuitą. Witam serdecznie zacznę może od takiego zdania z tekstu będącego pewnym podsumowaniem adhortacji, wyciągnięciem najważniejszych wniosków. Jest to tekst jezuity Jamesa Martina, opublikowany przez America Magazine, na Deonie ukazało się jego polskie tłumaczenie i ten akapit w pewnym sensie podsumowuje różne wątpliwości związane z adhortacją, czy też oczekiwania jej czytelników. Querida Amazonia jednych zachwyci, innych rozczaruje. Ważne jest, by zobaczyć, że dokument to refleksja papieża na temat obecnych na Synodzie debat, rozeznania i modlitwy. Bez względu na to, co sądzisz o globalizacji, inkulturacji, trosce o środowisko, że na tych księżach czy diakonisach sam proces podążania drogą synodalną i wsparcie danej przez papieża Franciszka jest krokiem naprzód dla kościoła w Amazonii i w całym świecie. No właśnie, 2 lutego ukazuje się papieska adhortacja, która jest. Owocem modlitwy, przemyślenia tego, o czym dyskutowali ojcowie synodu, który odbywał się w październiku zeszłego roku. Przez ten czas narosło bardzo dużo oczekiwań, pojawiło się wiele głosów, wiele też obaw dotyczących tego, co w tym, co w tym dokumencie się pojawi. Z czym zostaliśmy? Co papież powiedział? 2 lutego, w jakim stosunku pozostaje to do tego, co mówili ojcowie synodu i do tego, co jest też obecne w dokumencie końcowym synodu, opublikowanym również przez Watykan. Papież tak bardzo radykalnie i mocno pokazuje, czym jest droga synodalna i mówi wprost o tym, że on nie chce zastępować synodu. Że dokument końcowy synodu jest dokumentem końcowym Synodu, i on w wstępie do swojej adhortacji pisze, że nie zamierzam go zastępować ani też powtarzać. Czy w tym sensie te dokumenty można potraktować jako coś, co się uzupełnia? Na pewno papież zaleca, żeby tamten przeszedł w całości, starać się go wcielić w życie. Natomiast mówię o swoich marzeniach, które też są związane z tym tematem, czyli z Amazonią. Jest jakby troszeczkę na innym poziomie, nadaje. To nie jest. Podsumowanie synodu to nie jest ocena synodu, to nie jest powiedzenie z tym się zgadzam, z tamtym się nie zgadzam, tylko wokół tych zagadnień, którymi się zajmowali ojcowie synodalni, papież też mówi o swojej refleksji, o, swoim, o swoich marzeniach, jak on to nazywa. Czego by chciał, czego by pragnął, czego oczekuje. Także nie jest to tak, jak bywało kiedyś, że synod się wypowiadał, a później tak naprawdę dokument końcowy, dokument jakby taki prawny po synodzie, sobie już brał papież i opracowywał jak chciał. Hmm? Oczywiście jakoś tam się odnosił do dokumentu końcowego, ale najczęściej papież robili to co chcieli. Nie? Papież tu podkreśla rolę kościoła lokalnego. Hmm? I synod rzeczywiście często wcale nie, nie odnosił się w swoim dokumencie do decyzji papieskich, tylko do uprawnionej jakiejś komisji i tak dalej, jakiegoś ciała, które byłoby powołane właśnie dla Amazonii. I papież tutaj zachowuje taką, podkreśla tą autonomię lokalnego kościoła. Ale czy to nie powoduje jakiegoś takiego... Konfliktu prawa, to znaczy, że z jednej strony mamy adhortację, która jest dokumentem o pewnej treści. Ona, owszem, wyraża marzenia papieża, bardzo sprecyzowane zresztą w postaci konkretnych rozdziałów tego dokumentu, a z drugiej strony jest dokument końcowy, który no, pojawiają się te praktyczne stwierdzenia dotyczące stricte praktyki duszpasterskiej, chociażby w regionie Amazonii. I czy teraz one momentami mogą nie być czytane, te dokumenty, razem ze sobą, jako konfliktowe, bo wydaje mi się, że szereg obaw, które towarzyszyły po pojawieniu się adhortacji, zwłaszcza po stronie takiej bardziej konserwatywnej w kościele, dotyczyły, czy były budowane, właśnie na kształcie dokumentu końcowego, gdzie choćby ta słynna kwestia Wili probati, która nie była kluczowym elementem dokumentu końcowego, ale jednak pojawiła się jako pewna możliwość w jednym konkretnym punkcie. I czy teraz papież, no właśnie, on rozczarował tych, którzy oczekiwali, że powtórzy pewne treści za dokumentem synodalnym, a może spełnił jakieś, jakieś inne oczekiwania? Znaczy dokument papieski, ta adhortacja nie ma takiej formy rozstrzygający dla prawa, tutaj nie ma jakichś takich, że papież ustanawia to, albo to, albo z tym kończy i tak dalej, nie ma takich sformułowań. Synod też raczej prosi o coś, prawda, prosi o to, żeby powstały i tak dalej. Być może powstaną takie a pewnie powstaną, myślę, że raczej na pewno. Najczęściej to ma wyraz lokalny. Jedyna sprawa, która nie jest do końca lokalna, na synodzie amazońskim to jest takie podkreślenie, że w sprawie właśnie wili probati, czyli kwestii celibatu, że te rozwiązania, które proponuje synod, dla niektórych ojców były lokalne, tylko właśnie w takich najtrudniejszych terenach Amazonii, gdzie nie mogą normalnie, jak praktyka pokazuje, nie mogą dotrzeć kapłani albo bardzo rzadko docierają, a że niektórzy ojcowie synodalni uważali, że to powinno być rozstrzygnięte na polu bardziej ogólnym. Uniwersalnym, czyli jakby całego kościoła. I papież w swojej encyklice się w ogóle tego nie odnosi. Praktycznie on się odnosi, papież właśnie się tylko odnosi do kwestii święcenia kobiet, ale wiemy też, że synod wcale nie postulował kapłaństwa kobiet. Nie ma takiego postulatu w dokumencie synodalnym. I papież to w pewnym sensie potwierdza. Nie wprost mówi, ale mówi, że w, że w jego myśleniu o roli kobiet, on bardzo podkreśla i tak dalej, docenia, ale uważa, że kapłaństwo, święcenie kobiet na kapłanów, czy kapłanki, powiedzmy lepiej, byłoby odebraniem ich specyfiki, prawda? że byłoby zubożeniem ich charyzmatu, że byłoby klerykalizacją tego, co one mają do zaproponowania Kościołowi całemu. A nie wydaje ci się, że w dokumencie papieskim papież więcej nie mówi, niż mówi? To znaczy, to jest dokument, który momentami jest bardzo poetycki i papież wprost nawet używa tak. poetyckich metafor. Cytuje po poetów. Tak, tak, tak. I pojawiają się tam, jeżeli chodzi na przykład właśnie o rolę kobiet, pojawiają się też takie sformułowania, które... My, no, właśnie, one są osadzone w pewnym rozumieniu. Pojawiają się, pojawia się na przykład sformułowanie, ale takie dosyć wieloznaczne o zrozumiałej roli kobiety. Nie? I to być może właśnie dlatego wątpliwości w stosunku do dokumentu zgłosiły na przykład katolickie feministki. Papież, jeżeli nie, nie mówi, to nie, to nie zamyka. Znaczy, że to jest. Cecha tego dokumentu i że on po prostu nie zamyka dyskusji. Nie mówi, że podyskutowaliście, teraz papież decyduje, jak ma być. Nie? W pewnym sensie nie mówi ani za, ani przeciw. Nie? M -m, mówi, że pokazuje ten nurty, jak, jakby realizuje to, o czym sam też mówi, że w konfliktach, gdy jest konflikt, gdy, gdy jest trudność, droga zona, że, że się przenosi dyskusję na pewien wyższy poziom. Szuka się jakiejś trzeciej drogi. Są dwie drogi zaprezentowane, nie za bardzo są kompatybilne ze sobą, i się szuka trzeciej drogi. I papież trochę też tak jakby przenosi tą dyskusję na trochę, no, trochę wyższe, wyższe, że tak powiem, y, poziomy. Szuka jakiejś jeszcze innej drogi i jakby unika tego, że no to przegłosujemy, kto ma rację. Tylko musimy wszyscy się na te rzeczy zgodzić, że bierzemy pod uwagę bardzo poważnie argumenty drugiej strony, a nie jakieś takie siłowe głosowanie, które ma po prostu zakończyć kwestię naszą wygraną. Nie? To jest zupełnie, zupełnie inny sposób myślenia. A do tego chyba unika. Globalizowania, to znaczy, on to w ogóle jest w myśleniu papieża takie, że jest specyfika. Specyfika lokalnego kościoła, lokalnej kultury, jest specyfika kobiety, jest specyfika mężczyzny, na przykład tego, tego wypowiedzi antygender mają takie źródło, że on po prostu nie chce homogenizacji, żeby wszystko było jednakowe, prawda? I nie chce, żeby papież po prostu swoimi dyrektywami, swoim prawem wszystko homogenizował na świecie, żeby kościół był wszędzie jednakowy, identyczny miał, miał I tutaj to widać też w tym podejściu do Amazonii, że on, jesteście kościołem lokalnym, wypracowaliście różne rzeczy, prawdopodobnie wypracujecie swój ryt, ale znowu wypracujecie swój ryt. nie? Watykan dobrze, na placet, ale papież nie mówi, jak ma wyglądać ryt o Amazonii, nie? Znaczy, mimo, że tam się bardzo dużo o tym też mówi, mówi o tej specyfice, papież nie mówi, jak ta specyfika ma wyglądać. To nie jest rola Rzymu. Hmm. Czyli powiedziałbyś, że adhortacja to jest coś, co tak naprawdę, w czym wielu pewnie widziało dokument, który powinien zamknąć jakiś proces, ale powiedziałbyś, że twoim zdaniem to jest dokument, który otwiera dopiero dalszą drogę. Czy tak? Znaczy otwiera, ale tak jest tak. On jakby potwierdza to otwarcie, prawda? Hmm. Potwierdza ten proces, który został otworzony on się będzie domagał pewnego domykania, znaczy będzie się po, e, konkretnych ciał, konkretnych e, komisji, i tak dalej, które będą wypracowywały pewne zasady działania w Amazonii, ale pisze wprost, papież, to swojej adwokatacji, że to nie jest rola ani jego, ani kuli rzymskiej. Nie? Że on wokół siebie ma dużo inteligentnych ludzi, ok, mądrych, ale to nie jest ich rola. Rola jest w Amazonii, ta rola leży w Amazonii. A jak ci się wydaje, bo. Mm, Jedna z poprzednich adhortacji papieskich, no, chyba najgorętszą adhortacją do tej pory, to była naj, najgoręcej dyskutowaną adhortacją, to była Amoris Leticja, gdzie ta dyskusja jakby trwa, trwa, cały czas pojawiają się kolejne teksty. Ta dyskusja przybrała trochę taki wydźwięk w pewnym momencie antypapieski, to znaczy szukano w Amoris Leticja haków na papieża, gdzie jakby papież stoi w konflikcie z doktryną, a gdzie nie, były różne próby wyjaśnienia. Czy po Querida Amazonia możemy się spodziewać podobnej dyskusji? Czy też to będzie taki dokument, który się pojawił, dotyczy pewnego kościoła lokalnego, ale my z perspektywy europocentrycznej to nieszczególnie weźmiemy sobie do serca to, co tam papież pisze? Znaczy, pewnie, że nie ma powodów, żeby papież, bo papież nie pisze jakiejś doktryny konkretnej, prawda? Tej, to nie jest adhortacja, która by nie tylko sprawy doktrynalne jakoś ostrzegała, ale nawet nie wprowadza konkretnej dyscypliny. Nie? Także bo tak naprawdę w amorytlityce też chodzi o dyscyplinę, tam też nie ma żadnej zmiany, zmiany doktrynalnej. Więc wydawałoby się, że nie. Ale z drugiej strony szczególnie kwestia celibatu jest taką kwestią, która dotyka nie tylko Amazonii. To widać. Nawet w dokumencie tym amazońskim tam jest powiedziane właśnie, że niektórzy ojcowie kościoła chcą tutaj rozstrzygnięć się na polu bardziej uniwersalnym. Mówi się o, o episkopatach, które tylko czekają na rozstrzygnięcie Amazonii, żeby też to wprowadzać u siebie, gdzieś w innych krajach, gdzie też jest duży deficyt księży. Bo to głównie jest argument, prawda? To argument, który tam pada w tej dyskusji, też w dokumencie, to jest ten, że po prostu brakuje księży. Nie ma, no. A w ogóle kwestia wili probaty nie jest poruszona w kwestiach yy, poszczególnych zaangażowań w kościele, tylko w, kwestii, w rozdziale o Eucharystii. Że po prostu jej brakuje. Mówi się o tym, żeby ją prawidłowo odprawiać. No ale dobrze, jak można ogóle, prawidłowo odprawiać, w ogóle jej nie ma. Mhm. Bo nie ma kapłanów, nie? Także naprawdę to jest próba reakcji na to, że tej Eucharystii nie ma. Że chrześcijanie są pozbawieni ich prawa do Eucharystii. Co jest konstytucyjne dla bycia chrześcijaninem. Dlatego ta kwestia na pewno będzie poruszała wiele takiej publicystycznej działalności też przeciwko papieżowi, no bo to wiadomo, są tacy, którzy wszystko wykorzystają przeciwko papieżowi, ale wydawałoby się, że tutaj nie ma takich powodów. Natomiast to, że nawet papież w ogóle o tym nie wspomina, no bo o, o celibacie w ogóle nie mówi. Nie mówi ani, że popiera albo nie popiera i tak dalej. Nie mówi o rzeczach, których gdzie indziej przy innych okazjach mówi. W tym dokumencie nie mówi. Prawdopodobnie po to, żeby nie zamykać tej dyskusji, że to nie, nie chodzi o jakieś zamykanie, o jakieś skończenie, tylko żeby zostawić to właśnie. Ja podejrzewam, że te kwestie będzie regulowało ustalenia, jeżeli chodzi o ryt amazoński, że prawdopodobnie powstanie taki ryt i wtedy tam będzie w tym rycie ewentualnie możliwość. Wyświęcania tych wili probati. To swoją drogą jest ciekawe, dlatego, że jeżeli się popatrzy na adhortację, to można odnieść wrażenie, że papież dokonał pewnego takiego samoograniczenia, dlatego że w różnych wypowiedziach medialnych na przykład wprost odnosił się do kwestii celibatu, gdzie jednoznacznie bronił roli i funkcji celibatu i, i jego znaczenia, powołując się na Pawła VI, cytując go tutaj tych, tych cytatów nie ma. Ale te cytaty są w dokumencie synodalnym. I papież na początku, we wprowadzeniu do swojej adhortacji, mówi, przeczytajcie to wszystko. Tak, tak, on, on Przeczytajcie wtedy, to dokładnie, tak. wszystko przeczytajcie. I także on włączył ten cały dokument, swoje nauczanie tutaj. I tam jest, tam jest docenienie celibatu, jest jego rola i tak dalej, jest przeanalizowanie nauczania papieża, nie tylko Pawła VI, zresztą też na Pawła drugiego I, I jednocześnie y, prośba o rozważenie tego, tej kwestii wili probaty. Przejdźmy może do tych marzeń papieża, które pojawiają się w adhortacji, dlatego że gdy myślę sobie o tym, to mam czasami takie wrażenie, też już po samym synodzie, że synod się odbył, a nawet nie zdaliśmy sobie sprawy z tego w Europie, w Polsce, jak bardzo ważny był ten syn dla całego kościoła, myśląc o nim właśnie w kategoriach kościoła lokalnego. Okej, okay, on dotyczył kościoła lokalnego i jego takich codziennych zmagań, codziennych trudności, jednak to, co synod pozostawia, to jest pewna treść, treść uniwersalna, bo gdy na przykład sobie czytam, czytam o marzeniu papieża dotyczącego walki o prawa ubogich albo troski o środowisko, gdy czytam te liczne nawiązania do encykliki Laudato które pojawiają mhm. się w atortacji apostolskiej, bardzo liczne... Gdy czytam o y, wadze inkulturacji, o czym my bardzo często w Polsce nie myślimy, a jednak przecież polski katolicyzm jest y, poniekąd specyficzny, y, jeżeli na przykład myślę sobie o religijności ludowej, o y, no, bardzo rozbudowanej tradycji kultu maryjnego. Y, czy jeżeli czytam o marzeniu papieża o zwiększeniu roli świeckich w kościele ponownie coś co wydaje się, że polskiego kościoła coraz bardziej będzie dotyczyć powinno się zadawać o to pytania powinno się o tym marzyć i te marzenia wyrażać no to gdy czytam te marzenia to sobie myślę to jest dokument, który mówi także o mnie i o sytuacji mojego kościoła lokalnego czy nie obawiasz się, że te marzenia zostaną jakoś no, nieprzyjęte, nieprzemyślane, niepotraktowane poważnie w polskim kościele? Znaczy trochę się obawiam, że nie tylko w polskim kościele, w ogóle w kościele uniwersalnym, ale dlatego, że papież używa nowego języka. Bo tak naprawdę te problemy porusza, jak zauważyłeś, Laudato si jest pełne tego. Prawda? Może nie wszystkiego, ale w większości tych tematów. I papież tak nie mówi niczego nowego. Trochę to aplikuje do Amazonii, ale tak naprawdę to są problemy, tematy, które, o których już mówił i pisał bardzo szeroko. Natomiast używa innego języka. Używa, tak naprawdę używa języka poezji. Tej poezji jest bardzo dużo. Nie się, że tego nigdy nie było w dokumentach papierowych, telepowie... z tego co wiem. Yy, dlatego yy, to jest dla mnie takie mówienie do serca. To znaczy, to nie jest kwestia, że ja teraz zadecyduję i was przekonam prawem, tylko. Yy, Nawróćmy się. Nie? Znaczy, tak naprawdę papież mówi o pewnym nawróceniu. Tak jak mówi, mówi o nawróceniu ekologicznym, tak tutaj też mówię o pewnym nawróceniu na pewne tematy, na pewny sposób myślenia, na pewną wrażliwość. I to takie nawrócenie, które nie, nie, nie jest wymuszone, tylko gdzieś tam wypływa z serca, które się karmi taką a nie inną treścią. I dlatego nas karmi poezją. To jest. Poezja, która, jak, jak to poezja, ona się nie narzuca na czym, to nie ma, nie ma wymiaru prawnego, dekretu, prawda? Ona, z nią się dyskutuje, polemizuje, coś daje do zrozumienia. To jest takie to jest takie wewnętrzne przekonanie, nie? A, nie, a nie tylko zewnętrzne dostosowanie się. I ten język no, nie jest łatwy w odbiorze. To jest taki język wymagający Spotkania z poezją, a wiemy, że to wcale nie jest takie znowu popularne. Może jest to też jakieś takie przedstawienie pewnych obrazów, które i te obrazy przemawiają dopiero do człowieka. Bo myśląc o adhortacji, myślałem też i też myśląc o samym synodzie, myślałem też o tych obrazach, które niedługo po synodzie otaczały nas zewsząd. Znaczy obraz płonącej Amazonii, mm -hmm. która, która realnie doświadcza cierpienia i mówienie o Amazonii jako o płucach świata, czyli nie tylko jako o pewnym regionie Henhen -hen daleko, tylko o czymś, co jest dla nas tutaj wiążące. To jest obraz, który, który uderza i daje do myślenia i podobnie chyba jest z tym dokumentem. Tak, znaczy to jest taki przykład tego, o czym papież pisował si i przy innych okazjach mówił o tym, że no jesteśmy całością, że świat jest całością, że to nie jest tak, że nas może to nie obchodzić, nie? To jest taki mocny przykład tego, że nas, to nas obchodzi wszystko, nie? Znaczy, tak jak mówi, że każdy gatunek zwierząt jakoś nas obchodzi i to, że tam wyginie gdzieś, to, to nie jest takie nieważne, że to jest też, też chwali Boga i jak wyginie, to mniej chwali Boga. E, tak samo żadna kultura lokalna nie powinna nas nie obchodzić, nie? że właśnie to jest taki na takim znowu wymiarze poetyckim nie? że gdzieś tam przejmuje nasze serce prawda że, że to dla nas jest ważne Nawet jeżeli czujemy się bezradni nic nie możemy zrobić bo to też jest bo no jest też taka reakcja wobec tych tematów które nam wyrzuca że tak powiem papież Franciszek Często czujemy się wszyscy bezradni co ja mogę prawda w moim wymiarze indywidualnym Natomiast, jeżeli to się podaje takim językiem, jaki on zastosował w tej swojej adhortacji, która sam ten tytuł ma, taki kiriton, znaczy taka umiłowana, do końca też trudno to przetłumaczyć, bo to też jest specyfika jego języka lokalnego, prawda, taka chciana, umiłowana, upragniona, tam można różnie, prawda, tak jak się różnie można tłumaczyć poezję. To jest, no takie, Wymagające też takiej no, nie byle jakiej lektury, prawda? Mm. No, przez poezję można przelecieć, ale tak naprawdę, żeby żeby ją smakować, trzeba mieć trochę czasu, ciszy. To nie jest tylko kwestia tak, tak, nie, nie, tylko to jest kwestia takiego troszeczkę kontemplowania, nie, prawda? Takiego podejścia kontemplacyjnego do rzeczywistości, do, 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 do tych tematów, przeżywania, smakowania, nie, nie tylko rozumowania. Ja bym powiedział jako Jezuita, że to jest bardzo jezuickie. Nie? Bo to jest coś, co jest takie specyficzne świętego Ignacego Loyoli, że on mówi, że modlitwa tylko nie polega na rozumowaniu, na myśleniu. Modlitwa myślna, że to nie tylko chodzi o to, żeby zrozumieć, jak jest, tylko żeby smakować, przeżyć, nie? żeby tak jak się przeżywa w teatrze, prawda, tak samo się przeżywa poezję. Nie tyle się ją rozumie, co on się przeżywa. Nie? I wiemy, że to takie pytanie, co miał autor na myśli, prawda? Autor poematu jakiegoś, jakiegoś wiersza, nas śmieszy. No, Czyli ono to jest, to co miał na myśli. nie chcemy sprowadzać do tego poziomu, co on miał na myśli. Ważniejsze jest to, co ja przeżywam. Jak, 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 jakie emocje odczuwam w czasie, w czasie tej lektury, w czasie tego spotkania, jaki smak we mnie pozostaje, prawda? To obserwuję. A, Rozumienie jest później, jest jeszcze czymś, czymś, co przychodzi później. No właśnie, nawiązując do tego, tak, tak, nie, nie. Jak ja sobie obserwuję tę dyskusję y, przy okazji Querida Amazonia, to z jednej strony widzę te głosy y, takiego no, zacierania rąk, że pojawiają się nagłówki: Ach, wreszcie porażka progresistów, papież rozczarował postępowców. Z drugiej strony y, pojawiają się te głosy pewnego właśnie rozczarowania, tych oczekiwań, które, które z, z dokumentem były związane, a nie zostały spełnione przez papieża. No i myślę sobie, czy to więcej nie mówi o nas tak naprawdę, że tak samo przecież zresztą było z poprzednimi dokumentami papieskimi, gdzie też oczekiwaliśmy tak, tak, nie, nie, a tymczasem zostaje nam zostawiona ogromna praca, praca serca, praca, praca rozeznania, którą my musimy dokonać, bazując na, na tym dokumencie, gdzie on jest Punktem wyjścia, a nie y, jakimś tam szczy, szczytem docelowym. Może to właśnie więcej mówię o papieżu i o nas samych i o naszym stosunku do papieństwa. Tak, tak. To jest y, głęboko zakorzeniony stosunek do papierstwa. To znaczy, my co byśmy chcieli, prosimy Rzym o pozwolenie i Rzym decyduje albo tak, albo nie. Mm. No To jest stara praktyka. Znaczy, tak, tak się przyzwyczailiśmy, że tak Kościół działa. Y, natomiast. Ta droga jest inna. To, znaczy, to nie jest, to znaczy, że wcale nie chcę mówić tak, tak, nie, nie, tutaj w tej sprawie. znaczy Nie chcę mówić, że tak macie zrobić, albo nie tak, co macie zrobić, nie. Idźcie, szukajcie, wypracowujcie. Tak naprawdę podejmujcie odpowiedzialność za te decyzje, Że to może wyglądać u was tak i tak jest to też coś kompletnie nowego i takiego niespodziewanego, chociaż powinno być zadaniem dla katolika w jego codzienności. To znaczy, dokonywać właśnie takiego przemyślanego rozeznania y, kierowanego sercem i sumieniem. No to jest ten nasz problem z rozeznaniem. No, mamy od dawna już ten problem pa z papieżem, który mówi o rozeznaniu, y, że no, to nie jest tak powszechnie przyjęte w kościele. Chciałoby się troszeczkę inaczej. Jakie ty miałeś oczekiwania wobec tego dokumentu? Miałeś jakieś? Ym trochę tak, że, że papież yy, yy, powoła jakieś organizacje, nie? Znaczy rzeczywiście tutaj nie powołuje jakich, jakich, jakiegoś gościała, Znaczy, Trudno się było spodziewać decyzji papieskiej, prawda? Ja myślę, że papież tego unika, na przykład, takiej decyzji, on teraz zdecyduje, że powiedzmy ten, ten szandarowy przykład, że będą wili probati, nie? albo że będzie diakonat kobiet. Yy. Widać najwyraźniej, że papież uważa, że to nie jest do końca jego kompetencja, że on nie powinien tego robić sam. Nie? Że to nie jest tak, że ten papież tak wymyśli, a później ten drugi będzie miał inaczej będzie myślał, będzie odkręcał to albo coś. nie. Yy, uważa, że działanie Ducha Świętego i tak dalej jest w całym Kościele, i to tak naprawdę trzeba cały kościół zaangażować. Yy, I że Taka decyzja, na przykład, jak wiri probati w odległych regionach Amazonii, to jest decyzja, która podlega ciałom, które są tam, będą powołane w kościele, prawda. Więc myślałem, że może już powoła te ciała. Prawdopodobnie. Czeka na, na konkretne propozycje, które będą już bardziej konkretne, jeżeli chodzi o konferencje biskupów na miejscu i tak dalej, które będzie ewentualnie mógł popogłosławić tamte tam tam te inicjatywy lokalnych kościołów. Tutaj mówisz o takiej stronie instytucjonalnej, a zastanawiam się też nad tym, hmm, no właśnie, no bo papież zostawia nas z tymi marzeniami, zostawia nas z tematami, i co dalej? Co teraz my jako katolicy możemy zrobić? Szczególnie katolicy nie w Amazonii, katolicy nad Wisłą. Papież bardzo wyraźnie w tej swojej adhortacji mówi o tym, że te tematy, które nas tak bardzo emocjonowały, nie są najważniejsze. No, nie są tam najważniejsze i nie są najważniejsze w dokumencie synodalnym i tak dalej, tak jak podkreśla to, co tam było ważne naprawdę. Nie? E, czyli strzeże nas przed takim redukcjonizmem. Hmm? myślę, że pokazuje nam też takie pewne bezpieczeństwo, ja bym powiedział. To znaczy, nikt was tutaj nad Wisłą nie będzie gwałcił. Macie swoje tradycje. Macie swoje podejście zakorzenione w kulturze też i tak dalej do różnych spraw związanych z religią. Nikt za was tych problemów nie rozwiąże gdzieś tam, w Rzymie czy gdzie indziej. Nie? I dobrze, macie swoje napięcia, macie swoje trudności, i bardzo dobrze, bo napięcia są rozwojowe, ale to nie jest też tak, że jedni pokonają drugich i sprowadzą je do narożnika, że tak naprawdę dogadujcie się, rozmawiajcie, prowadźcie szczery dialog, macie swoje synody i tak dalej lokalne. Można to rozwijać. Kościół po prostu rozwija się we wspólnej dyskusji. Nie? Że to nie jest tak, że y, tak zostało zdecydowane kiedyś w Rzymie i koniec. Nie, I nie ma o czym gadać. Znaczy, Papież mówi, jest o czym gadać. Możemy gadać. Nie? Rzym wam nie zakazuje rozmowy, poruszania różnych tematów i to nie jest tak, że jak ktoś y, 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 nie przeforsuje swojego zdania, to to już jest, prawda, wyklęty i musi, prawda, gdzieś być usunięty w kąt i wyciszony. Myślę, że papież, że, że to postępowanie z Amazonią dla nas jest pokazaniem, że z nami też tak można postępować, że, że nie musimy być kościołem, że ma się masz czegoś bać, prawda, że żeby zachować swoją tożsamość, musimy się odłączyć od, od reszty kościoła, no. Bo gdzieś tam straszą nas teraz z schizmą, że, że tak jak Kościół anglikański powstał, tak jak kiedyś tam Hiszpanie grozili też schizmą, bo grozili w XVIII wieku, szantażowali Rzym tym, że my teraz musimy się odłączyć, żeby zachować naszą polską katolickość, prawda? Nie. Może chodzi o to. Jest, jest, miejsce jest w kościele dla, dla wszystkich, którzy są w kościele. Nie? Może chodzi o to, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wizji papieża jako tego, który prowadzi za rękę, a nie stawia drogowskazy? No trochę pewnie tak. No, to, to, to oczywiście ta, to nasze, te nasze obawy i uczucia są gdzieś tam właśnie, wypływają z wieków doświadczeń, prawda? E, przypomnę taki przy, przykład, jak, jak wybuchło powstanie styczniowe papież ówczesny potępił powstanie styczniowe, mimo, że to katolicy walczyli z prawosłownymi w pewnym sensie. No, to przesadzam bo by nie, nie było takiego podziału a was, tak bardzo wyraźnego, ale w każdym razie e, to wystąpienie, no, to zostało też potępione z innych powodów, bo było to związane z ruchami nacjonalistycznymi w XIX wieku, które były w wyraźnej kontrze do państwa papieskiego i tak dalej, tak, to wynikało z różnych rzeczy, ale ale to takie, że papieskie potępienie Powstania Styczniowego mogło wszystkim podciąć skrzydła. No nie wszystkim podcięło. I tak samo, no jesteśmy trochę przyzwyczajeni do, do, taki, do takiego, że, że po prostu my tu coś chcemy tego, a później czymś mówi nie, koniec, nie. Nie możecie. Tak samo później było za komuny, że tutaj coś chcieli reformować w Polsce, a Moskwa powiedziała nie, no i... Przecież y, 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 to się zmienia, nie, to się zmienia. <muszywanie> Papież Franciszek zostawia nam zadania, stawia wyzwania. Zaskakuje tym, że wywołuje do odpowiedzialności, do przemyślenia i do rozeznania. I to chyba taka podstawowa lekcja, którą możemy wyciągnąć z da Amazonia. Zostajemy z dużą pracą do wykonania i do przemyślenia, przemodlenia tego papieskiego dokumentu. Bardzo dziękuję Ci, Jacku, za tę rozmowę, ja za bardzo. wprowadzenie do wątków, które są obecne w adhortacji i gorąco zachęcam do lektury i do głębokiego przemyślenia sercem tego, z czym zostawia nas papież Franciszek. Tylko nie taki szkolnej lektury, tak spokojnie, tak pokontemplujmy trochę.